Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Zapraszamy na fragmenty meczu towarzyskiego pomiędzy Włókniarzem Głuszyca a Górnikiem Wałbrzych. Dwie drużyny, które przygotowują się obecnie do startu rozgrywek Ligi Okręgowej Grupy Wałbrzyskiej, zmierzyły się w sobotnie popołudnie, by sprawdzić kilka wariantów do przetestowania. Tutaj obaj trenerzy zdawali się mieć zupełnie inne cele na to spotkanie. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że piłkarze Górnika Wałbrzych, przystępując do gry kontrolnej w Głuszycy, mieli tego dnia już za sobą jeden mecz towarzyski, który był rozgrywany w godzinach porannych. Jak sam trener wspominał, to po to, by móc przetestować większą grupę graczy, których ma obecnie do dyspozycji. Włókniarz Głuszyca po porażce z Karoliną Jaworzyna Śląska w spotkaniu z Górnikiem Wałbrzych prezentował się już zdecydowanie lepiej. Był pomysł na grę, było też bardzo dużo ciekawych sytuacji, które przy odrobinie większej koncentracji można było zdecydowanie lepiej wykończyć. Zamierzenia na wybieganie tego spotkania oczywiście jednak tutaj bez większych problemów zostały zrealizowane. Gospodarze grając dziś w tym meczu na biało mieli tutaj też oczywiście cel numer jeden, jakim było odpowiednio rozgrywane fragmenty spotkań. W poszczególnych sektorach boiska zawodnicy dostali odpowiednie dyspozycje od szkoleniowca. Trener Tomasz Idziak tutaj na pewno będzie miał duże pole do analizowania tego, jak te założenia zostały zrealizowane. Rozmawiając ze szkoleniowcem jeszcze przed spotkaniem, był trochę zdenerwowany i nie do końca pewien tego, na co może tutaj liczyć, biorąc pod uwagę fakt, że sam zespół z Wałbrzycha jest w cyklu treningowym nieco dłużej przed drużyną Adriana Mrowca. Oprócz tego spotkania jeszcze jedna gra kontrolna, o której też pewnie trener powie coś trochę więcej w trakcie rozmowy już po zakończonym spotkaniu. Przekonany jestem tego, że obie te drużyny będą w sezonie, który już 10 sierpnia rozpoczyna swoje zmagania, będą miały oczywiście sporo do udowodnienia kibicom. Tu krótka rozmowa trenera Tomasza Idziaka ze swoim podopiecznym, zwracając uwagę na to, w jaki sposób powinny być rozgrywane poszczególne piłki. Kilka ciepłych słów, które zaowocują odpowiednim wykończeniem. Tutaj piłka już przed polem karnym, próba jej wybicia, zastopowana przez gospodarzy i od razu próba indywidualnego dryblingu kończona celnym uderzeniem. Bramka, która daje trochę szerszy pogląd na to, w jaki sposób w drugiej części meczu będą chcieli tutaj gospodarze swoje spotkanie rozgrywać. Ostatecznie jednak to Górnik Wałbrzych zwycięża w tym meczu 3-1 i przygotowując się do tych najbliższych meczów, trener Adrian Mrowiec może spać spokojnie. Ma dużą grupę zawodników do dyspozycji. Dwie drużyny, które będą rywalizować na dwóch szczeblach rozgrywkowych. Liga Okręgowa oraz Klasa B. Jak to wszystko się potoczy, o co zagrają wałbrzyszanie, już za moment posłuchamy wypowiedzi trenera Mrowca. Adrian Mrowiec, trener Górnika Wałbrzych. Jesteśmy tuż po sparingu z włókniarzem Głuszyca. Meczem, który w jakimś tam stopniu był dla tej twojej ekipy takim przetarciem przed ligą, która już tak naprawdę niedługo się zaczyna. Z tym, że zdradziłeś mi tutaj gdzieś tam w trakcie rozmowy takiej troszeczkę poza kadrem, że ten dzisiejszy mecz miał troszeczkę inne znaczenie i inne potrzeby niż tak na co dzień gra kontrolna. Dokładnie. Dzisiaj dla nas było najważniejsze, żeby cała kadra, wszyscy zawodnicy, których mamy, żeby sobie zagrali po 90 minut w miarę możliwości, uniknąć urazów, pograć, postrzelać, jeżeli będą okazje, wykorzystywać sytuację, bo też mieliśmy rano pierwszy mecz
z Bazaltem Piotrowice, tam też zwycięstwo i to nawet dosyć wysokie. Dzisiaj tutaj drugi mecz w tym samym dniu, więc akurat tak się składa, że 25-6 zawodników pograło w miarę po 90 minut. No, czyli takie dobre przetarcie przed ligą, ta liga już niedługo rusza. Górnik Wałbrzych przez wielu jest traktowany jako główny faworyt do wygrania ligi, do awansu. Rozumiem, że tutaj nie będzie niczym nowym, jak powiem, że to może być wasz cel na ten sezon. No, oczywiście, że to jest nasz cel na ten sezon. Chyba to jest to pierwszy raz powiedziane, bo gdzieś tam każdy mówi, może będą awansować, albo może będą walczyć. Tak, walczymy o awans. Powiem więcej, powstała drużyna rezerw, która startuje w B-klasie, tam też. Zadaniem chłopaków, naszym wszystkim trenerów, jest awans do A-klasy, więc no, mamy naprawdę dosyć wysoko podniesioną poprzeczkę i chcemy te zadanie zrealizować, czyli dwa awanse. Wspominałeś też, że kadra, którą dysponujesz, jest bardzo równą kadrą, także zawodnicy, którzy na co dzień grają w pierwszej drużynie, równie dobrze mogą zagrać w tych rezerwach i odwrotnie, i nie będzie to żadne osłabienie. Oczywiście, no tak, dzisiaj było widać kilku chłopaków bardzo młodych, jeszcze 16-17-latków, a już grałem właśnie w pierwszej drużynie. Grali tutaj większość chłopców, która dzisiaj zaprezentowała w Głuszycy, grała też w pierwszym sparingu i też bardzo fajnie to wyglądało dzisiaj. Tak jak mówiłem, chciałem, żeby się sprawdzili też na tle tego przeciwnika z klasy okręgowej w pełnym wymiarze czasowym i jestem zadowolony z wyniku, z postawy tych zawodników. 2 tygodnie do pierwszego meczu. Co jeszcze przed wami w tym czasie? No tak naprawdę chyba najważniejszy taki test mecz we wtorek już. Gramy w ramach treningu w Dzierżoniowie z czwartoligową Lechią. I to będzie taki chyba najważniejszy test mecz. Później mamy jeszcze sparing w Szczawnie z MKS-em. W sobotę również o 16:00 i to jest chyba koniec na tyle. Ewentualnie może jakaś drużyna wskoczy jeszcze na sparing, ale to już bardziej pod drużynę tam taką wezywał. Trener Tomasz Żydziak, Włókniarz Głuszyca, tuż po sparingu z Górnikiem Wałbrzych rozmawialiśmy tydzień temu o tym meczu, który już w tej chwili za nami, że to może być trudne przetarcie, mocny sparing, ważny dla zespołu przed startem rozgrywek. Jak trener ocenia w takim razie ten mecz dzisiaj? Tak, sprawdziło się wszystko mimo tego, że Górnik no, przyjechał w troszkę takim eksperymentalnym składzie z racji tego, że rano też rozgrywał swoją grę kontrolną. Ale mimo tego no, młodzież, która walczy też o to, żeby być w tej kadrze, pokazała też kilka razy jakość, pokazała też, że potrafi grać w dobrym, szybkim tempie, potrafi grać, można powiedzieć, z taką myślą dobrą, myślą taktyczną i dla nas to była taka pożyteczna gra. U nas lepiej niż w tamtym tygodniu, natomiast nie wystrzeliśmy się też błędów, bo bramki wpadały też po takich błędach, gdzie my sprowokowaliśmy tę sytuację dla przeciwnika. Też było kilka dobrych momentów w naszym wykonaniu, także dla mnie taka pożyteczna, dobra gra. Dzisiaj większa ilość zawodników do gry z racji tego, że część wróciła z urlopów, chociaż część też wyjechała, ale cały czas pracujemy. Mieliśmy ciężki tydzień, ciężkie dwie jednostki treningowe, gdzie chłopcy czuli to bardzo mocno. Jestem dzisiaj z tej gry zadowolony, jeśli chodzi o grę. Do startu rozgrywek zostaje nam 2 tygodnie. To ten taki najbardziej newralgiczny czas. Zawodnicy rotują z racji, tak jak tu trener powiedział, różnych wyjazdów urlopowych. Co w takim razie będziecie trenować? Jak będziecie się przygotowywać do tych kolejnych spotkań, które przed wami? Bo rozumiem, że to nie był ostatni sparing jeszcze w tym okresie. Nie, we wtorek gramy kolejną grę kontrolną z Witkowem. W sobotę kolejna gra kontrolna z Bystrzycą Górną na naszym boisku, jeden i drugi sparing na naszym boisku. No co, no będziemy pracowali troszkę luźniej teraz już, tak? Te nogi muszą troszkę dostać luzu i musimy łapać troszkę świeżości. Do tej ligi pozostało 2 tygodnie, także będziemy optymalnie chcieli przepracować ten okres tak, żeby te nogi troszkę zluzować. Poza tym jakieś proste elementy taktyczne, które będziemy chcieli sobie wdrażać, jeśli chodzi o poszczególne formacje. Tutaj dzisiaj rozumiem, tego jeszcze nie było widać, bo trochę z tych fragmentów zespół miał w trakcie meczu do wykonania i były one raczej w taki sposób najbardziej możliwy, prosty z możliwych rozgrywane. Czy trener ma na uwadze to, żeby do sezonu przygotować coś, co może rywali zaskoczyć? Na pewno będziemy pracowali nad tymi fragmentami. Mamy kilku zawodników, którzy mają dobrze ułożoną nogę i na pewno będziemy też chcieli to wykorzystać. Jest to bardzo mocny element w grze w piłce nożnej, dlatego będziemy chcieli opracować jakieś stałe fragmenty gry, które myślę też przyniosą nam wiele radości.